Policja zatrzymała podejrzanego o pobicie kobiety w restauracji w Krynicy Morskiej. W ubiegłą niedzielę w lokalu doszło do awantury kilku mężczyzn. Gdy kobieta próbowała ich wyprosić, została uderzona w tył głowy. Na opublikowanym filmie z zajścia widać, jak ofiara upada twarzą na chodnik. Napastnikowi grozi 5 lat więzienia. Wszystko działo się 12 sierpnia. Całe zdarzenie nagrał jeden ze świadków, a film opublikował w internecie. Na nagraniu widać, jak kilku mężczyzn awanturowało się w jednym z lokali. W pewnym momencie właścicielka restauracji postanowiła wyrzucić mężczyzn. Wtedy jeden z nich uderzył kobietę w tył głowy tak mocno, że straciła przytomność i upadła, uderzając głową o chodnik. Policja zatrzymała właśnie podejrzanego o uderzenie kobiety. Zostanie on doprowadzony do prokuratury rejonowej w Malborku. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Na nagraniu definitywnie widać kilka rzeczy. Po pierwsze, kompletnie bezmyślny rozbój, zdemolowanie restauracji, zastraszanie klientów i pracowników, a po drugie, gościu, który pchnął kobietę, liczył się z tym, że mogła umrzeć. Świadczy o tym to, jak pospiesznie uciekł z miejsca zdarzenia i nawet nie udzielił jej pomocy. Czy dla takich zwierząt jest w ogóle miejsce w naszym społeczeństwie? Czy nawet jak dostaną maksymalny wymiar kary 5 lat więzienia i później wyjdą na wolność? Czy poprawi to nasze bezpieczeństwo? Zapraszam do dyskusji o więziennictwie w Polsce, udostępnij ten film również swoim znajomym, a być może wywiąże się ciekawa dyskusja. Pamiętaj też, aby zasubskrybować kanał, bo jeszcze dziś kilka ciekawych newsów. Ja się już żegnam. Cześć.